Hej, cześć, witajcie z tej strony Xenon, a ja sobie usiądę, XD. Ja witam was na kolejnym vlogu na moim kanale, który sobie dogrywam po prostu początek, bo vlog, którego nagrałem 2 tygodnie temu, jest nagrany z Color Festu, czyli Dni Sztumu, a Dni Sztumu były, o ile się nie mylę, 7-9, więc pewnie jakieś tam przybitki będą, czyli w sensie wrzutu proszku kolorowego, który po prostu farbuje włosy, później ciężko się to zbywa, ciało całe, ale po prostu sobie chcę nagrać początek, bo nie nagrałem tego początku, więc nie nagrałem tego początku z tego względu, że po prostu nie wiedziałem, że się pokaże, tak? Wtedy miałem jeszcze inne plany do tego, ale z tego względu i przepraszam, że nie jestem uczesany, XD, dopiero teraz się skapnąłem, do tego względu, że po prostu wczoraj, czyli no 24 godziny temu, dokładnie wrzuciłem vlog pierwszy z twarzą i nie wiedziałem, czy po prostu już wstawiać ten vlog z Color Festu, ale dzisiaj właśnie przed chwilą skończyłem live'a i stwierdziłem, póki mam jeszcze trochę czasu dla wolnej chaty, to po prostu nagram ten vlog i sobie coś tam z tego oto względu nagram sobie z kamerką, a później pokażę wam wyrzut proszku, który po prostu będzie tam dograny z jakąś muzyką, tak, bo pewnie tam nie mam więcej tego, co udało się nagrać, po prostu mi to nie powychodziło, tak, bo tam prawa autorskie, inne rzeczy, DJ Cypriano i mogli się go widzieć w telewizji na kanale Cafe. Oczywiście nie oglądałem, ale widziałem to na tym, jak to się nazywa, na szocie. Więc no, ja zapraszam was do oglądania i jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw koniecznie łapkę w górę i magiczny guziczek, który gdzieś tutaj będzie. Oczywiście animacja pobrana, więc zostaw koniecznie suba z dzwoneczkiem i widzimy się pewnie jeszcze po tych wszystkich przebitkach. Widzimy się po dwójeczka, więc to by było chyba na tyle, bo więcej nie mam na wyrzutu w proszku, to tam praktycznie nic nie nagrywałem, no coś tam nagrywałem, ale to były koncerty, a no z koncertów jak widziałem tą jakość, to Jezus, masakra, więc widzicie tu moją jednostkę, tu montaż, więc generalnie to, co nagrałem, to praktycznie to jest to, co właśnie widzicie. Więc no, jeśli to taki mini vlog z Color Festu, co praktycznie tylko były wyrzuty proszku, się wam spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i mówię, jeśli ktoś jest nowy na kanale, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, bo będzie więcej takich akcji jak typu Color Fest czy coś więcej. Mam nadzieję, że wam się podoba, że uszanujecie to, że się pokazałem i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj może wleci jeden film, odcinek maksymalnie. Fajerwerki puszczałem, słyszę. Jak nie grać w ETS, ale w to wam nie obiecuję, mam nadzieję, że coś nagram, typu nie wiem, no nie wiem, coś nagram dla was, żeby było, żeby
przez ten tydzień miał co bym rzucać. A teraz z wami się żegnam. Przepraszam, że to jest w ogóle taki krótki vlog, ale no praktycznie nie miałem co nagrać, tak? Więc do następnego, trzymajcie się i cześć.